Szanowni, chciałem opowiedzieć Wam albo przypomnieć o tym, z czym zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji, mianowicie ukoronowaniem naszych badań zjawiska ciśnienia było zaskakujące doświadczenie, w którym kluczową rolę odgrywały takie pojemniki na mocz. Taki pojemnik jest niedrogi, kosztuje 2 zł z hakiem, pewnie dlatego, że jest sponsorowany, dofinansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Składa się z plastikowego takiego worka. Tu mamy rurkę zakończoną zaworem. Zaworem, który przepuszcza tylko w stronę zbiornika. To ma duże znaczenie. A tutaj jest taki zawór w kształcie litery T, który można otworzyć. No i chodzi o to, że by ewentualnie wylać zawartość tego zbiornika, no ale my nie będziemy zbierali tutaj niczego poza powietrzem i wodą z kranu. Więc do tego też, do wylewania tej wody, do spuszczania powietrza też posłuży nam ten zawór. No i teraz przypomnijmy sobie, o co w tym wszystkim chodziło. Pewnie będę musiał przesunąć siebie. Otóż wyliczyliśmy na poprzedniej lekcji, że ciśnienie słupa wody o wysokości 10 metrów jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. No, to znaczy, że w takim doświadczeniu, w którym rurka o pewnej wysokości jest końcem spuszczona do miski z wodą i koniec tej rurki znajduje się pod powierzchnią wody, ciśnienie atmosferyczne jest w stanie utrzymać słup wody o wysokości 10 metrów. Wyższy słup wody, nawet jeżeli nad wodą tutaj w tej górnej części rurki byłaby próżnia, nie byłoby powietrza, ciśnienie tutaj tego gazu nie byłoby, więc ciśnienie tutaj nad cieczą wynosiłoby zero, to w przypadku wyższego słupa wody ciśnienie wody na dole byłoby wyższe i woda by po prostu wypłynęła aż do takiego momentu, dopóki ciśnienie by się nie wyrównało. No więc myśmy wykorzystali to w drugą stronę, mianowicie wykorzystaliśmy ten nasz worek na mocz do tego, żeby mierzyć ciśnienie, które jesteśmy w stanie wytworzyć, dmuchając naszymi płucami. No i działało to w ten sposób, że tu był ten zbiornik na mocz, wypełniliśmy go wodą, tak mniej więcej w 1/3 i nałożyliśmy na ten zawór, tu jest ten zawór w kształcie litery T, nałożyliśmy na tą rurkę wychodzącą z tego zbiornika silikonową rurkę, którą umieściliśmy w takim, no trudno powiedzieć, jak to nazwać, tak? W takim czymś w kształcie litery C, w takiej listwie, na której boku była przyklejona miarka krawiecka, niezbyt dokładna, z dokładnością do 1 centymetra. To wszystko miało długość 1 metra. No i teraz dmuchając przez ten zawór z drugiej strony, najpierw wypełnialiśmy powietrzem pod ciśnieniem tą część zbiornika, a kiedy już się wypełniło, no to ciśnienie zaczynało wypychać wodę i podnosić ją tutaj do góry w tej rurce. No i ustaliliśmy, że no każdy z nas, niektórzy nawet byli w stanie wypchnąć tę wodę na wysokość większą niż 1 metr, i to aż się wylewało tutaj od góry, no ale w większości przypadków to było kilkadziesiąt centymetrów, można powiedzieć, że średnio powiedzmy każdy był w stanie wypchnąć płucami powietrzem, wydmuchując powietrze z płuc, był w stanie podnieść ten słup tutaj na 50 centymetrów. No jeżeli 10 metrów, słup wody o wysokości 10 metrów odpowiada tutaj na dole, czy wytwarza ciśnienie atmosferyczne 10 N na centymetr kwadratowy, no to 50 centymetrów to ze zwykłej proporcji oznacza, że to ciśnienie, które wytwarzamy w płucach, jest rzędu 0,5 N na centymetr kwadratowy.
I teraz kolejnym krokiem było zauważenie, że powierzchnia tego zbiornika no, wynosi około 300 cm kwadratowych. Nie całego zbiornika rozłożonego na płask, tylko już tak trochę nadmuchanego. On ma taki obły kształt, więc to trzeba gdzieś obliczyć na jakimś przekroju, no mniej więcej na tym przekroju, 15 na 20 cm, to daje 300 cm kwadratowych. No i teraz niespodzianka, dlatego że pomimo, że to nadwyżka tego ciśnienia jest niewielka, zaledwie pół newtona na centymetr kwadratowy, no pół newtona to jest tyle, ile waży 50 gramów, więc można sobie wyobrazić, że na powierzchnię jednego centymetra kwadratowego, takiego kwadracika centymetr na centymetr, wysypujemy, nie wiem, 50 gramów mąki. No i to wtedy ta mąka wywiera ciśnienie pół newtona na centymetr kwadratowy. To jest naprawdę niewiele, ale tych centymetrów kwadratowych tu jest dużo. W związku z tym całkowite parcie do góry na powierzchnię tego worka, to jest około 150 newtonów, czyli innymi słowy odpowiada wadze masy 15 kg. To znaczy, że 15 kg można położyć na tym worku i nadmuchać go, potrafimy go mimo to nadmuchać powietrzem i to 15 kg ta masa podniesie się do góry. No więc to jest dość zaskakujące. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że wykorzystaliśmy to te obliczenia i no powiedzmy wziąwszy cztery takie podnośniki i cztery dmuchające osoby, deska, te podnośniki podłożone pod deskę, na tej desce no stanął ktoś, kto tam waży 40 kg. No i czy 50 kg. No i okazało się, że przy 50 kg to 6 osób się na wszelki wypadek do tego przyłożyło, akurat tyle, ile się mieści tych worków pod deską. W przypadku 50 osoby ważącej 500 newtonów, czyli mającej masę 50 kg, okazało się, że jesteśmy w stanie w ten sposób podnieść taką osobę o kilka centymetrów do góry bez większego trudu. Dziękuję bardzo.